O tych, którzy dają drugie życie. To wystawa poświęcona opolskim ratownikom, strażakom, policjantom, lekarzom, wszystkim tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, którzy dają drugie życie właśnie w ten sposób, że je ratują, że ratują zdrowie, życie, dobytek. To jest ponad 50 fotografii, efekt kilku lat współpracy z opolskimi służbami, ale co ważne, te zdjęcia nie są ustawiane. To jest czysty reportaż. To jest sama akcja, to jest wszystko to, co się faktycznie dzieje. To jest przede wszystkim moje fotograficzno-obywatelskie podziękowanie dla wszystkich tych, którzy pełnią służbę 365 dni w roku, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. I to jest taki mój pokłon dla nich wszystkich. Tak naprawdę nie boję się żadnej pracy. Jeżeli trzeba pomagać w karetce, to pomagam, niesiemy tą pomoc, niosę. Jeżeli trzeba kogoś nauczyć, jak udzielać pierwszej pomocy, jak wspierać innych, to też jestem. Jeżeli trzeba coś zrobić, tak jak w przypadku tych zdjęć, czyli zorganizować mistrzostwa, pomóc w organizacji, to też. Bardzo często jest tak, że my bardzo szybko bierzemy tego pacjenta i znikamy z miejsca zdarzenia, bo ten pacjent potrzebuje dalszej pomocy w szpitalu, więc nie ma nas na tych fotografiach, a Miłosz postarał się tak, aby każdego z nas gdzieś tam złapać, uwiecznić i później wraca do nas taka informacja, że ten człowiek na przykład wyszedł ze szpitala i dalej żyje, funkcjonuje i cieszy się dalej swoim życiem i zdrowiem. Na pewno sytuacje takie, gdzie podchodzi pacjent i mówi, pan u mnie był. Nie pamiętam pana, ale rodzina mówi, że tak było i wyszedłem. Może dzięki wam, może dzięki pomocy Bożej, szpitalu, personelowi szpitalnemu, ale chyba takie akcje zostają później w pamięci. Komenda to są ludzie przede wszystkim i to, że były działania ratowniczego śniczarzy się dobrze kończyły, że wszystko było sprawne, to przede wszystkim zasługa ludzi. Każda akcja trudna, która się ukończyła sukcesem, przede wszystkim mówimy o działaniach, gdzie mieliśmy do czynienia z osobami poszkodowanymi, bo zawsze zdrowie i życie jest najważniejsze. Każda akcja ukończona sukcesem motywowała, cieszyła. Tutaj mamy pokazane szerokie spektrum ludzi zaangażowanych w akcję, oprócz tych, którzy są gdzieś na początku, poprzez do tych, którzy są z tyłu, pomagają tym, żeby z przodu mogli coś wykonać. To jest bardzo ważne, żeby świadomość ludzi była większa i to nie tylko straży, też każdej służby, dlatego że jako służby zawsze współpracowaliśmy i współpracujemy z sobą, dlatego że współpracując jesteśmy w stanie przeprowadzić daną akcję szybciej, sprawniej, bezpieczniej. My w naszej codziennej pracy, między innymi chociażby prowadząc media społecznościowe, również staramy się pokazywać tą niełatwą, ale bardzo potrzebną służbę policjantów. No i właśnie na zdjęciach Miłosza Bogdanowicza widać, rzeczywiście jest ta reporterska prawda na tych zdjęciach, czyli widać zarówno emocje na twarzach policjantów, na twarzach strażaków, no bo przecież wkraczamy zwykle w miejsca, w których nie ma ciszy, spokoju, ładu, harmonii. Tam zwykle dochodzi do jakiejś tragedii, są bardzo duże emocje, mamy do czynienia z ofiarami przestępstw, z osobami poszkodowanymi, z jakimś dramatem, no ale my musimy tam być na miejscu, jednocześnie nieść pomoc, a z drugiej strony również w sposób profesjonalny wdrażać swoje procedury po to, żeby na przykład zatrzymać sprawców.